Witam ponownie na kanale, a w dzisiejszym odcinku pokażę Wam budowę kasztanka do tego oto samochodu. Jak to kurde wyglądało, mniej więcej jak sobie to radzi z tym. Zderzak już zdemontowany, tu będzie cały ten boks montowany, ten cały kasztank. Tu jest gotowa śrubka, wystarczy ją odkręcić, także w tym miejscu zamontuję. Tu tak samo gwint jest, tu jest też gwint, tam jest gwint, tu jest gwint, także jest kilka miejsc, do których mogę przykręcić. W tym miejscu tutaj będzie, teraz mam gorący, tu nie mogę przystawić i na dole tu będzie spływ, że będzie można się dostać od spodu. Teraz tylko kwestia przeprowadzenia przewodów tutaj. Podejrzewam, że z tej komory pójdzie tutaj tędyk i na dół, a stamtąd zamiast tego węża pójdzie chyba tak samo tędyk i tutaj na dół. Pozostaje tylko jeden powrót. W międzyczasie przyjechała właśnie odma, separator oleju. Tak wygląda nowka sztuka, 160 zł, zamiennik jakiś. Zobaczymy, żegocze tam coś ładnie. Myślę, że to jakieś tam oddzielacze oleju od powietrza. Zaraz ściągnę tą starą i zobaczymy tę membranę tutaj w ogóle całe, może rozepnę. Sprawdzimy, jak w środku wygląda, czy coś tam było uszkodzone i dlatego puszczało olej, a czy po prostu puszczało, bo popuszcza. Sprawdzimy całą przyczynę, bo właśnie tędyk zasysało powietrze, opary, w sumie opary tego powietrza z silnika razem z olejem, dlatego cały kolektor w środku był mokry od oleju, dlatego te zawory tam są potem takie przypalane na garu, tam nawalone, bo cały czas tu ssie. I ponieważ taka jest wada fabryczna, że tam gdzieś zawsze ten olej ssie, będzie teraz ten kasztank zrobiony. Przewody będą szły od silnika do tego kasztanka, dopiero z kasztanka do separatoru oleju i w ten sposób myślę, że zatrzymam te wszystkie opary. Ostatni moment przed i zaraz zamykam. Trzeba jeszcze doszlifować po rogach wszędzie, zaraz się wyspawa i zamknięta puszka będzie. Dobra, wyspawane. Tak to mniej więcej wyszło. Tutaj spust oleju, jakby się uzbierało. Tutaj uchwyt jeszcze dodatkowy. Mocowanie. Tutaj dwa wejścia i jedno pionowe wyjście. No i tak to wyszło. Już zamontowany, tutaj jest uchwyt, tam jest uchwyt robiony. Tutaj jest spływ. No i gotowe. Taki przewód kupiłem typowo olejowo-powietrzny, ale on jest za bardzo zbrojony, bardzo twardy. Ciężko będzie go tam powyginać, żeby gdzieś coś nie złamało. Także on jest za sztywny. Muszę zamówić coś bardziej elastyczne. Jak już będę miał, to już zderzak założę i będzie auto gotowe. Dzisiaj kolega mi pomógł troszeczkę. Zrobił detailing wewnątrz auta. Wszystko wyczyszczone, nie, troszkę ciemno jest. Teraz nie będzie widać może. Ale wszystko jest ładnie wyczyszczone. Cała tapicerka. Aż boję się dotknąć, żeby gdzieś nie pobrudzić czegokolwiek. Dywaniki jeszcze muszę pozakładać. Ogólnie fajnie, ładnie wygląda. No i kasztank zamontowany. Na razie przewody jeszcze mam za grube i dwa jest różne. Tamten jeden jest oryginalny, który był. Jeszcze na drugą stronę silnika. To spasował mi tutaj, jest ok. Ten kupiłem, niestety za gruby, sztywny jest. Tamten znowu za bardzo elastyczny. Także te dwa do wymiany, jeszcze te opaski tu powymieniam na specjalne. Jeden sobie idzie tędy, tamten dyk leci stamtąd. Zasysa z lewej komory silnika opary i tam leci. Drugi leci stamtąd bezpośrednio na dół, też tam opary zostawia. I trzeci te opary po przejściu przez te różne przegrody, które są tam w tym kasztanku, wraca już oczyszczone tutaj do jeszcze tego oryginalnego separatora. I jeszcze ten oryginalny separator tam ma rozdzielić i tu dopiero wpadnie do kolektora. Tutaj ten, który był połączony bezpośrednio z tym
z tą stroną silnika zaślepione jest, tam mam zaślepkę specjalną ułożoną, jeszcze uszczelnione, kolanko pospawałem, żeby zrobić. Prawdopodobnie zamówię oryginalny z Audi kruciec tutaj, taki sam plastikowy jak na tamtą stronę, idzie 90 stopni zagięty, to leci taki sam tam tu i bezpośrednio nisko pójdzie mi ten przewód, jeszcze tam się schowa pod spodem, tylko na pewno musi być cieńszy i bardziej elastyczny, ten jest za sztywny, zamówiłem, ale niestety nie wiedziałem, że będzie taki sztywny. Także jeszcze te dwa przewody do wymiany, ogólnie auto gotowe. Prawie po miesiącu poszukiwań udało mi się zdobyć oryginalną tutaj tą rurę na prawą stronę silnika, ten dolot, bo ten tutaj jest urwany, ktoś poprzednim przede mną, jakiś nie wiem kto, urwał to, podejrzewam, przy demontażu. Wszędzie się obrzucałem, po całej Europie nikt nie miał. Ogólnie było pełno skamersów na grupie Audi, jak napisałem, że potrzebuję taką rurę. 10 się zgłosiło, że ma. Każdy chciał, żeby ją wysłać 50 albo tam 100 dolarów, nawet z Ameryki. I jak się okazało, to tam praktycznie no, nikt tego nie miał, tylko kasę chcieli. Dopiero udało mi się namierzyć w Polsce. W Polsce dałem za tą rurę 10 funtów jakieś. To jest 10 funtów tutaj w serwisie. W Audi, jak sprawdzałem, to coś koło, nie wiem, 350 czy 400 funtów było za tą rurę. Na ci wszyscy skamerzy chcieli około 50 do 100 funtów dolarów, w zależności kto skąd tam był. Tak więc wyciągam tamtą. Wreszcie będę mógł założyć ten zaślepiony przewód, który teraz mam tutaj włożony. To wreszcie będę go mógł... Gdzie on jest? Tu jest. Będę mógł go wreszcie założyć na swoje miejsce. Teraz jest izolacją owinięty. Tą rurę jeszcze tutaj będę wymieniał, bo teraz jest silikonowa. To teraz trzeba już odwiązać. Normalnie trafi tutaj w to miejsce, jak się obróci. W to dolne idzie to, a tamto drugie idzie w to tutaj. Już mu się polepsza, nie? Jakieś izolacją poklejone, tu poklejone. Także to wylatuje. Zakładam oryginał, tak ma być. Tak wygląda ta poklejona. Zaklejone taśmą, no i sobie nie zaciąga tam powietrza tak jak powinno z układu, dlatego teraz to wylatuję i zakładam tamto. Zobaczcie ten patent, ktoś nie wiedział jak to odpiąć od tej rury, próbował chyba na siłę ciągnąć i wyrwał cały ten kruciec od tego, może jakby go przykleił, znaczy przykleił, może by go zespawał plastikiem, to by jeszcze był, no ale ja te pieniądze co kupiłem tą rurę, 50 zł, czy jakieś 10 funtów, czy tam 12 dolarów, to jest tyle co nic. Nie ma się co nawet zastanawiać. Co najlepsze, ja to pokażę jak się to demontuje, że to szło łatwo odpiąć, no ale ktoś jak nie wiedział. Tu są te dwa, trzymają dwa ząbki po tej stronie, a tu gdzie to puste miejsce dookoła, tu się ściska, czyli tu ściskamy, tu się teraz luzuje na boki, normalnie jakby to było w tym plastiku, to by sobie wyszło. Tyle roboty. Tu jest jeszcze uszczelka. Takie to proste. Ktoś po prostu pociągnął na chama i urwał to. Także zostawię to jeszcze. Nie będę wyrzucał, bo czasami ja bym to pospawał plastikiem. Mam kowarkę do plastiku. To jeszcze można uratować. Na wszelki wypadek. No, teraz założę to, co było. Znaczy to, co było. Teraz założę to na miejsce tamtej. W międzyczasie wpadła jeszcze mała modyfikacja tłumika. Jakby ktoś był ciekawy jak wygląda tłumik końcowy w Audi V10, to to wygląda tak. Tędyk tam spaliny lecą. Tu jest wygłuszenie. Tutaj się odbija od ścianek. I tam jest rura po skosie, stąd idzie tak, wylatuje do wydechu. Czyli nie leci bezpośrednio, tylko musi tutaj ta komora stłumić, zwolnić spalinę i dopiero lecą tam. A ja teraz zastosuję taki patencik, że stąd poleci prosto tu i tu tylko się rozejdzie, jeszcze uszczelnię tutaj dodatkowo następnym materiałem wygłuszającym, a i tak będzie. To stąd wylatuje.
przywiozłem z Polski te przewody do odmy, takie jak potrzeba. Tak więc wyciągam z powrotem ten boks, kacztank. Muszę podpinać te przewody wszystkie. Sprawdzimy od razu, co w środku jest, czy się coś nazbierało w tym całym kacztanku. Także jeszcze, nie wiem, wąż, trzy śrubki wyciągam. Dobra, teraz go forendyk tu wyjąć. Dobra, po tygodniu jazdy słychać, że się wody nagromadziło. Opary chyba. Nie wiem, czy nie trzeba jakiegoś zaworku zrobić prostego do spuszczania tutaj tego na dole. Aby do czego jakiegoś pojemnika. Sam jestem ciekawy, co tu się zebrało po tygodniu jazdy. Tyle wody się zebrało, ale nie ma, już tam widzę bardzo oleju. Troszkę jest taki osad. No ale tyle zostało w tym kasztanku. Normalnie by to poszło do silnika. Sama woda. Troszkę zabarwione oparami z oleju. Śmieci, coś tam, no to jest, utleniło się, będzie się tak spawać, nowe to jest zawsze nowe. Nowy materiał ładnie, jak się wszystko ustawi, to ładnie się spawa. Jeszcze przedmucham sprężonym powietrzem, wszystko co prawda nic tam nie ma, ale przedmucham. Tak mniej więcej będzie to wyglądało. To pójdzie sobie tutaj, teraz się zespawa, samo tutaj będzie wszystko zespawane na mniejsze przewody, także będzie możliwość na grubszego albo na cieńszego. Jak zwykle pamięć się przepełniła, no i nic się nie nagrało chyba z tego spawania, a już mam obydwa zespawane. Tak wyszło, czyścić jeszcze trzeba. Zawór, żeby tylko wciskać go tutaj i by się automatycznie samo spuszczała ta woda, cały kondensat. Ale muszę zrobić dziurę tam w tym plastikowej osłonie od spodu, żeby łatwiej dostęp do tej śruby. Dobra, to mamy gotowe.
zostało jeszcze, co robić zostało, gdzie to jest, tego delikwenta, tylko muszę go rozkręcić, bo się tu wszystko potopi. Tego tak samo trzeba tutaj zrobić na małego. Ok, a więc wyszło tak, tu mamy ten kacztank, przewody tu popodpinane. Z góry silnika dochodzą obydwa tu, przechodzą przez ten kilka ścianek oczyszczania, spływania i potem czyste już ma całkowicie lecieć sobie. Tędy przodem silnika leci sobie wąż, źle mówię. Lewa strona silnika, tędy idzie sobie, tędy pod spodem, tam, tędy i tam wpaduje na dół. Druga strona silnika stamtąd leci sobie tam. I potem powrót czystego powietrza oczyszczonego, tamtędy idzie sobie tędy normalnie do tego jeszcze dodatkowego oryginalnego separatora i stąd dopiero tam za przepustnicę. Tak to wygląda. Sprzęt w końcu gotowy. Także jadę, teraz się przejadę. Poskładane wszystko do kupy. Zostało jeszcze go delikatnie przeczyścić. Ceramikę nałożyć i można jeździć. Dywaniki muszę założyć, bo powyciągane do czyszczenia były. Nie ma błędów. O, zapomniałem tylko wody dolać, bo zderzak był odpięty, wszystka woda wyleciała. Woda w sumie płyn. Trzeba wlać płyn. Wody to szkoda lać. I te światła. Do kanału, żebym nie wpadł. Na dzisiaj to by było tyle. Widzimy się w kolejnym odcinku.